Zobaczcie, jak tu wygląda, nie? Ale, bo ja mam wytłumaczenie na ten bajzel syf. Bo tu się robią pancake'i czekoladowe. A tu się robi... Ło! Jezu, ale buchło parą. Tu się robi grochówka. Ledwo ją tu widać, bo para buchła. Ale jest grochówka! Już tam Krzysztof ziemniaki obiera i... Bo tu jeszcze trochę grochu musi dojść do siebie. No. No i tak sobie gotujemy. Wyglądam tak, czyli nie wyglądam w ogóle. Jezus, jak ja wyglądam. No dobra, trudno. No, bo teraz jedliśmy tak po prostu na szybko. Tak, ziemniaki i ten, i kalafior. No i teraz robię te pancake'i i robię grochówkę. No. Dlatego mówię, że Krzysiek doobierowywuje ziemniaki drugie do grochówki, które będą docelowo. Tutaj wam pokażę moją grochówkę, zanim ją całą pochłonę, bo też pół talerza zjadłam. Idziesz pod okładkę? Chciałabyś, nie? Nie. Więcej dla mnie. Nie wiem, chyba poszedł pod okładkę. Taka grochówka, no taka zwykła grochówka, no. Tylko groch nam twardy wyszedł znowu. Tam idą. Musiałam się wrócić, hej, tak w ogóle. Musiałam się wrócić do domu, bo Tymon swoim zwyczajem, Krzysiek swoim zwyczajem, oni zapomnieli o plecaku Tymona i musiałam się wrócić. Aż jest trochę późno, bo już do szkoły wracamy, rozumiecie? Sorry. No, powinniśmy wyjść jak przynajmniej 5 minut wcześniej. Ale dobra. No, szkoła się zaczyna, a my z Krzyśkiem prawdopodobnie zaraz, jak ich odstawimy, to pojedziemy albo do Gateshead, albo do Newcastle, bo Tymon ma jutro urodziny i wiecie co, na co on się nastawił na tę urodzinę. Ja nie wiem, czy sam na to wpadł, czy mu Ami pomógł, ale to dziecko chce tablet. Wiecie co, z drugiej strony oni dużo tabletów używają w szkole, więc tak czy inaczej nadszedłby czas, że ten tablet trzeba byłoby kupić, bo już Ami nie jest w stanie się z nim, znaczy jeszcze jest w stanie się z nim dzielić, ale wiecie, oni mają, uczą się na przykład matematyki na tej samej grze. No. I dobrze, żeby każdy w swoim niezależnym tempie się uczył. No. Nie, myślę, że nie unikniemy tego. Skoro dzieci używają tego w szkole, no to... No. Tak jak mówię, albo pojedziemy do Newcastle, albo pojedziemy do Gateshead i tam się rozejrzymy. Musimy tą sprawę z jutra załatwić, no bo dziecko jutro ma już urodziny. Jesteśmy na przystanku, bo zaprowadziliśmy dzieci do szkoły, później poszliśmy na takie zakupy tutaj w okolicy. Byliśmy w sklepie z telefonami, tabletami i tak dalej tutaj u nas, ale nic nie było, co by nas interesowało, jeśli chodzi o ten tablet dla Tymona. Zrobiliśmy jakieś zakupy tutaj. No i jedziemy teraz do Newcastle, do Gateshead. No, do Newcastle jedziemy. Wpadliśmy jeszcze do domu w międzyczasie. Zjedliśmy śniadanie, napiliśmy się kawy, obejrzeliśmy trochę kanału Zero. Pozdrawiamy kanał Zero. No i co? No i jedziemy sobie. Zobaczymy, może coś załatwimy. Bo to już jutro. A, no i jeszcze jedno zdążyliśmy. Znaczy ja zdążyłam zrobić w międzyczasie. To znaczy zamówiłam dostawę warzyw i owoców do domu przez Uber Eats. No. A tak swoją drogą powiem wam o czymś, bo w Uber Eats jest taka promka co poniedziałek, że warzywa i owoce są ile? 50% ceny, no są o połowę tańsze, więc całkiem spoko opcja, bo ogólnie zamawialiśmy tego mniej,
Ale jak w zeszłym tygodniu zamówiłam tak naprawdę dużo tego, ile było? Z 5 reklamówek dużych? No niestety w foliówkach przywożą, no ale już trudno. Z 5 reklamówek warzyw i owoców to jeszcze do dzisiaj mamy. Trochę musieliśmy schować do garażu, bo w lodówce nie ma tyle miejsca, nie wszystko nadaje się do zamrożenia. No i tak naprawdę ile z... ponad 2 tygodnie się tym żywiliśmy, tylko dokupowaliśmy chleb, mleko i takie, wiecie, takie rzeczy, które trzeba dokupić. Ale naprawdę te warzywa i owoce nam starczyły na długo, a wtedy chyba zapłaciłam ile? 30-40 funtów. Dzisiaj zrobiłam na 50 funtów ponad. No dzisiaj nie trochę... Tak, nie? I, o, właśnie, bo my zamawiamy z Azdy. Z Azdy i oni nam to z Azdy przywożą. Bo to różne sklepy biorą w tym udział. Morrisons też ma te promocje. Tylko w Azdzie jest w sumie najtaniej i te warzywa są długo świeże. One się nie psują. Nie wiem, czy to jest zaleta, czy wada. Tak naprawdę, jeśli chodzi o warzywa i owoce. No ale w naszym przypadku to się sprawdza, bo długo je możemy trzymać i teraz zamówiłam na dobre 3 tygodnie tego i teraz jest spokój przynajmniej. No, no, nie trzeba nosić i nie trzeba łazić po sklepach. A z Morrisonem co z tego, że nakupiliśmy, przynieśliśmy, a za 2 dni połowa do wyrzucenia. Tak, tak jak Krzysiek mówi, w Morrisonie kupimy to szybko się. Trzeba je szybko jeść, bo się szybko psują. Jedziemy. Dobra, autobus jedzie, pa! No jeszcze tak chcę wam dopowiedzieć odnośnie tego Uber Eats. To jest też tak, że fajnie, bo możecie sobie albo zamówić, że wam przywiozą tam w ciągu godziny czy tam dwóch, ale możecie też zaplanować. Ja na dzisiaj zamówiłam dostawę między 18 i 19, bo wiem, że wtedy będziemy w domu i wtedy nam przywiozą. Można dać dostawcy napiwek. Nie trzeba, ja tam zawsze jakieś 2 funty dorzucę, bo czemu nie? No i... I wszystko fajnie, sprawnie. Jeszcze nigdy nie mieliśmy problemów z tym. Zawsze wszystko było. No, także spoko. Uber Eats spoko. Bo tak to zawsze w Tesco zamawialiśmy, nie? No. No za dostawę też trzeba dopłacić. Nie wiem ile. 2-4 funty? No, Krzysiek nie zamawia, to nie wie. A ja nie pamiętam. No, ale i tak to się opłaca. No i dobra. No i dobra, w sumie mieliśmy jechać do Newcastle, ale przyjechaliśmy do Gateshead. Wysiedliśmy w Gateshead, bo tak po drodze stwierdziliśmy, że tutaj zobaczymy najpierw. No i wyszliśmy do Cexa, szybki szpil, kupiliśmy tablet dziecku za 3 dyszki niecałe. No. Nie ma sensu lepszego i tak. 32 GB to mamy, nie ma sensu mu lepszego, bo on to i tak zaraz pewnie rozwali, tak? No, dokładnie. Przede wszystkim zobaczymy jak się będzie sprawował z tym tabletem. Być może za jakiś czas dostanie lepszy, większy albo cokolwiek. No, ale mamy tablet, mamy temat z głowy. Dobra, jak wróciliśmy do domu, byliśmy jeszcze na chwilkę w Morrisonie. A tam chleb dokupić i takie tam. No, także teraz lecę z rączkami dalej. O, widzicie? One już są przełożone na drugą stronę i zaprasowane pięknie. I docelowo rączka ma tutaj takie 2 szwy, widzicie te 2 szwy? No. I one są w ten sposób wzmocnione. No bo moje torebki są bardzo solidne. Ja przez parę lat noszę torebki, te moje szoperki i one, nic się z nimi nie dzieje, kompletnie nic się z nimi nie dzieje. No. W sobotę mam kiermasz w Killingworth, więc no. Się przygotowuję. Może jakąś transmisję na żywo na jakiejś grupie zrobię, odpalę w tym tygodniu. No, bo trzeba zarabiać. Bo pieniądze z nieba nie spadają. Biorę się za pracę. A to w ogóle mam to. Bardzo dawno tego nie piłam, to może raz w życiu piłam, 2 razy. Ja w ogóle takich napojów nie piję. Ale tak jakoś byliśmy w PM i stwierdziłam, a spróbuję. No. Z Krzyśkiem się podzielę, bo ja całego tylko nie wypiję. No, no i biorę się do pracy. Właśnie przyjechała dostawa z Ubera i Krzysiek mówi, co, jesteś pierdolnięta? Ile? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 reklamówek. No